Ja oczywiście sobie jadę swoje, nie będę się wściekał. A few moments later. Dobrze, pan tu Hondą bardzo chce się ścigać. Siema, tu Seba Motomity, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiejszym naszym gościem jest Suzuki GSR z 2008 roku, oczywiście 600. Zapraszam na oglądanie i jedziemy z tematem. Jeśli chodzi o stylistykę, to GSR nawiązuje lampą i przodem do swojego dużo starszego i o wiele, wiele mocniejszego brata, czyli Bikinga. Czy on się czymś jakim charakteryzuje? Charakterystyczne na pewno jest to, że ma kierunkowskazy dość fajnie wrysowane tutaj w linię motocykla. Oczywiście wspomnę tylko, że w tamtych czasach nie było to wcale takie super oczywiste. Ten kierunkowskaz jest taki troszkę bumerangowaty, natomiast jest całkiem ładny. Ten motyw został również powielony w tylnym kierunkowskazie, co ciekawe, i on wygląda w ten sposób. Jest taki też bumerang, też wygląda dokładnie tak jakby z przodu przejęty. Wygląda on dziwnie jak na tył, natomiast jest to absolutnie spójne. No i tak to wygląda. Dodam tylko, że jeśli włączymy kierunkowskaz, to świeci tylko ta część, a to jest tak naprawdę tylko ozdoba. To, co charakterystyczne dla tego motocykla również, to jest tył. I tył mi się bardzo podoba. Taka czterorurka, z której dwie rureczki to są światła, a dwie pozostałe rureczki to jest wydech. Wydech, który oczywiście umieszczony tutaj, podobnie jak w fazerze, będzie tam elegancko grzał dupeczkę może nawet naszej pasażerki. Motocykl jest całkiem spójny, całkiem fajny, całkiem fajnie zbudowany. Siedzimy na nim troszeczkę przesunięci do przodu, jak to na nakedach, więc jesteśmy bliżej, siedzimy tak jakby nad przednim kołem. Przez to każdy nasz ruch naszego nadgarstka jest dość mocno do odczucia podczas prowadzenia i to jest fajne, bo to jest bardzo responsywne. Także tak wygląda GSXR, GSR, jeśli chodzi o stylistykę. Tak, czekając na wolne stanowisko, może szybko opowiem, co tutaj widać na zegarach, bo wbrew pozorom to tu się trochę dzieje. Mamy tutaj duży prędkościomierz, duży obrotomierz na środku zegarów, oczywiście analogowy. I reszta zegarów tak naprawdę jest cyfrowa, co jak na 2008 rok już jest coś dość fajne. Mamy tutaj wskaźnik biegów, co jest ekstra. Prędkość tutaj bardzo fajnie, czytelnie zrobiona. Trochę podobnie jak w tych Gladiusach naszych elkowych. Prędkość się tutaj wyświetla bardzo czytelnie. Kierunkowskazy, wskaźniki w jakichś takich kółeczkach tutaj porobione. No i tutaj mamy również temperaturę cieczy. Mamy tutaj trip pierwszy, trip drugi, godzinę i przebieg całkowity. I tak naprawdę to będzie wszystko. I jeszcze oczywiście wskaźnik paliwa, który u mnie już tutaj nieubłagalnie mruga. Kierunkowskazy bardzo czytelne, wszystkie oznaczenia mega czytelne, zamknięte w takich kwadratowych dwóch wyświetlaczach ciekłokrystalicznych. Podświetlone to wszystko na pomarańczowo, co w nocy też będzie nieźle czytelne, więc zegary naprawdę bardzo mocny punkt tego motocykla, bym powiedział. Z tego względu, że konkurencja jeszcze w tamtym czasie chyba była o krok do tyłu. Darmo szukać w fazerach, darmo szukać w jakichś ER6 wskaźnika biegów z tamtego czasu. No tak, także tutaj jest, także tu jest bardzo duży plus, nie musimy kombinować z jakimiś akcesoryjnymi, więc no, zegar tak naprawdę jest naprawdę fajny, jest to naprawdę bardzo czytelne, nie ma tutaj żadnego chaosu, nie ma tutaj nic, co by jakieś nieuporządkowania wrzucało w nasze szyki, także to jest wszystko ładnie uporządkowane, wszystko pod kreską, wszystko w takich kwadratach pozamykane, wszystko ma swoje miejsce, no i to jest bardzo fajne, to mi się bardzo podoba. Jeśli chodzi o silnik, wrażenie jakie daje ten silnik, to taka typowa
600 z silnikiem wygładzonym od Sporta, która została wygładzona, która została ukulturowiona, bo wiadomo, Suzuki się szczyciło swego czasu, że GSR to tak naprawdę GSXR, GSXR tylko ten naked, tak? No i tak naprawdę tak jest, no czuć tutaj trochę tej nuty GSX-era. Jest pewne szaleństwo w wysokich i już w tych średnich, wysokich partiach. Przyspieszenia będziecie mieli jakieś wrzucone i elastyczność. No i no co, no co można powiedzieć, no jest moc, nie? Czwóreczka, trójeczka. Tak, od tych 8000, jeszcze tutaj tylko do 8 doszedłem, ale już czuć, że od tych 7-8 tysięcy silniczek już taki drugi łyk powietrza łapie i już po tej chwili takiej nawet niezłej elastyczności zaczyna już żyć taką duszą sportową. Także tu jest bardzo fajnie, na silnik absolutnie bym nie narzekał. No są to konstrukcje, kurcze, porównywalne parametrami do fazerów, do hornetów. No i tutaj jakby cudów nie będzie, bo jeśli motocykl ma tyle samo mocy i tyle samo newta, powiedzmy plus minus tam 3-4% różnicy, no to tutaj nie będzie jakiegoś szału. Jak się przejedziemy hornetem, no to będzie podobnie, no przejedziemy się fazerem, FZ6 czy nawet tym starym FZS-em, będzie silnikowo, przyspieszeniowo gdzieś tam w miarę podobnie. Na pewno tutaj, jeśli byśmy porównali z takimi typowymi nakedami, z silnikami, że tak powiem, przystosowanymi, o fajnie, aż mi dupę zarzuciło, przystosowanymi do bycia nakedem, że tak powiem, czyli tutaj no, mówimy tutaj o SVEczce, o ER6-ce, no to one będą się na pewno dużo lepiej zbierały z tych średnich, z tego średniego zakresu obrotów i pod kątem elastyczności one będą na pewno fajniej szły. Natomiast oczywiście taki GSR-ek zeżre ich w sprincie, zeżre ich w tych maksymalnych przyspieszeniach i to nie podlega żadnej dyskusji. Tam gdzie ER6 czy SV-ka, czy nawet MTEK 07, trochę już nowsza konstrukcja, on już po prostu łapie, puchnie, no to tam nasz GSR dopiero się budzi, łapie drugi oddech, otrzepuje się jak taki kot, który gdzieś tam wstał, przebudził się, rozciąga się i mówi, no dobra, to teraz jestem gotowy do skoku, teraz możesz zapierdzielać, nie? No i tak to w praktyce wygląda z silnikiem. Mamy szósteczkę, 60 na godzinę, bo tak zawsze robię. No i sobie potem porównamy do ER6, którą też już miałem, idziemy. Pedał na maksa, 4000, niewiele się dzieje, 5000, już zaczynę czuć, no 6, już troszkę naprawdę idzie. 7, 8. Widzimy tutaj tak naprawdę, że w momencie, kiedy na ostatnim biegu ER6 nam już puchła, już miała dawno, dawno temu za sobą ten swój najmocniejszy moment, to tutaj dopiero dochodziliśmy do 8000 obrotów, dopiero zaczynała się zabawa, nie? Nie wiem, od jakich tam prędkości robiłem. Dobra, zrobię od 60. To 60, to chwileczkę, bo mnie tu BMK goni. 60, dobra, jest. Odcinę mamy przy 170. Tam tu mnie jakąś bębką chciał gonić, ale chyba się zdziwił. To co już zauważyłem, co mnie troszkę denerwuje, to jest śliskie miejsce. Mnie tutaj, mimo że to nie jest jakiś potwór 180-konny, jak mu przyciskam, to mnie cofa troszkę. I nie mogę się za bardzo tutaj złapać, nie mam za bardzo czego, bo to wszystko jest jakieś śliskie. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że plakiem było pociągnięte siedzonko, czy to jest kwestia tego, że akurat
ten model tak ma, no ale mnie tutaj trochę posuwa, że tak powiem. Jeśli chodzi o hamowanie jakieś mocniejsze, to akurat jestem w stanie się ładnie zaprzeć, a natomiast przy przyspieszeniach trochę mnie ciągnie do tyłu i tam parę centymetrów mnie przestawia. Dziwne trochę wrażenie. Szczególnie, że no motocykl, jak, tak jak mówię, nie należy do tych, które akurat by mogły tutaj nas zgubić, nie? No bo momentu, no to tutaj nie ma, nie wiem, 150 N czy 130, tylko jest zdecydowanie mniej. Odcina przy 170, nie? Na trójeczce. No to czego chcieć więcej, kurczę. Panie i panowie. Drogie panie i drodzy panowie. I powiem szczerze, powiedziałem panie i panowie i teraz sobie tak zdaję sprawę, że ten motocykl jest również dla pań. I ten motocykl jest dla pań, wydaje mi się, całkiem nawet nieźle by pasował, dlatego że nie jest jakiś specjalnie za ciężki. Pozycja jest taka, bym powiedział, wygodna. Nogami, kurczę, bez problemu przy 1,75 m dosięgam, także jestem no, taki naprawdę pewny, nie? To, co ma też fajne, przez chwilę tutaj zauważyłem, to jest, mimo tego, że to jest naked, to on przy prędkościach wyższych nie ma aż takiego, jest 120 już walczę z powiewem, 7000 obrotów, 130 na godzinę. 148000, to już jest... Tam jest 140 na nakedzie, to jest już granica bólu. W trasie, znaczy... Gdybym jechał do pracy 5 minut, tak? To można sobie jechać gdzie tak. Ale w trasie, tak jak teraz jadę... To jest jednak słabo. Słabo. To typowy naked. Jeśli chodzi o samą pozycję, pozycja bardzo wygodna, pozwoli nam na zrobienie dużo kilometrów oprócz tego wiatru, gdzie 120 na godzinę to jest taka komfortowa w miarę jazda, od 130 już w górę jest coraz gorzej. Nie wiem, jak ludzie, chłopaki jeżdżą tutaj po 180-160 na tych nakedach, no strasznie się trzeba przytulać, nie? Są lekkie wibracje, takie typowe, 160 jadę, no to już kurde muszę się zapierać nieźle, nie? Jeśli chodzi o silnik, no silnik to taka typowa 600, wzięta ze sporta, czterocylindrowa. Motocykl sam w sobie należy do tego gatunku sportowych motocykli, znaczy motocykli uniwersalnych ze sportowym rodowodem, o tak, ze sportowym serduchem. Czuć to, widać to, do tych 9000, 8000 nie jest tak super dynamiczny, jest całkiem elastyczny, ale jednak dopiero po 9000, po przekroczeniu tej magicznej granicy 9000 obrotów, pokazuje swoje pazury. Także jeśli chodzi o silnik, to. Powyżej 9000, no jak już wyrwie, no to mamy tutaj typową około 100-konną 600, czyli te przyspieszenia są naprawdę bardzo fajne, bardzo zadowalające. Więcej nie trzeba absolutnie do takiej cywilnej jazdy, no nawet i to już jest za dużo dla niektórych. Natomiast no nie będzie miał tutaj problemu raczej z objechaniem 99% samochodów na tym świecie. Fajnie idzie, fajnie jedzie. Tak jak mówię, ta różnica, która się tutaj pojawia nam między tymi typowymi nakedami, tak zwanymi typowymi, ja sobie to tak nazwałem, czyli tam SV-ką, ER6-ką czy MTK-iem, to jest to, że tam jest po prostu postawiony na moment, ten moment jest dostępny w środkowym zakresie obrotów, no i te motocykle z momentu będą szły lepiej niż taki GSR-ek. Natomiast jeśli chodzi o górę, no to on wciągnie zarówno SV-kę, zarówno MTK, no wszystko, co tak naprawdę ma postawione na moment obrotowy, wszystko, co ma tego momentu, tam tych 10 N więcej, ale za to koni ma 20 czy 30 mniej, tak, czy 15, no to on to wszystko objedzie, tak. Moment nam oczywiście pozwala na wyprzedzanie swobodne, bez problemu, przy 70, już 80 na godzinę, już od 60 na godzinę na szóstce jedzie motocykl, bardzo płynnie przyspiesza, nie ma żadnych zająknięć, nie ma żadnych szarpnięć, także to też duży plus dla silnika. Dla mnie silnik jest dobrym, mocnym punktem tego motocykla. Widać, że tutaj drzemie w tym motocyklu sportowe serducho przejęte od GSX-era, które lubi
sławi się w wysokich obrotach. Zamiast w tym motocyklu również mi się podobał. Po pierwszy raz jak wsiadłem na niego, to miałem takie wrażenie, że siedzę bardzo mocno nad kierownicą. No bo rzeczywiście, no w Fazerku czy w Hornecie wydaje mi się, że troszeczkę dalej człowiek siedzi. Natomiast na tym podrabianym Gixie, czyli GSR-ze, siedzi się tak bardzo do przodu, troszeczkę jak na AR6, o której mówiłem wcześniej, na którymś tam filmiku. Podobna pozycja do AR6. Ona nam na pewno zapewnia komfort, ona na pewno nas spowoduje, że po całym dniu nawet jeżdżenia nie będą nas bolały plecy, nie będzie nas nic bolało, nie będziemy tutaj jacyś obolali, obici. Natomiast nie jest to jakaś tam super sportowa pozycja. Chociaż tak naprawdę te lekkie pochylenie do przodu jest mimo wszystko, to też nie jest Fazer, tak jak powiedziałem, w którym się jeszcze bardziej pionowo siedzi. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Motocykl daje nam bardzo bezpośrednie kierowanie, ponieważ siedzimy dość mocno nad tym przednim kołem. Jesteśmy tacy przesunięci trochę do przodu, więc to kierowanie jest bardzo bezpośrednie. Nie mamy tutaj żadnych lagów, że tak powiem, jeśli chodzi o reakcję motocykla. Bardzo chętnie nam się kładzie, bardzo chętnie nam się składa w zakręty. Jeśli chcemy coś gwałtownie nagle ominąć, widzimy coś, tak naprawdę ten przeciwskręt to działa bardzo mocno ten motocykl i ten motocykl bardzo łatwo nam się kładzie, także tu jest super. Jednocześnie jest lepiej niż w R6 przy dużych prędkościach. Ten motocykl, no już on maksymalną prędkość z racji silnika ma większą, sporo większą niż R6 i tak naprawdę też jest bardziej dostosowany do tych większych prędkości. W R6 widziałem już tam dość taką no, niestabilność po prostu. Natomiast tutaj prędkości rzędu 200 na godzinę nie robią wielkiego wrażenia na tym zawieszeniu. Ten zawias jest stabilny wtedy i nie mamy takiego wrażenia, że trzeba się jakoś tak bardzo skupiać na tym i uważać, tak? Tylko możemy po prostu jechać swoje. Także to mi się też podoba. Zawias jest troszeczkę twardszy niż w R6C. I jest taki chyba troszkę bardziej sportowy, bym powiedział. Bardziej takie daje bodźce sportowe, czyli i feedback od tego podłoża, po którym jedziemy, zarówno, jak i feedback w zakręcie jest trochę lepszy. Także tutaj plus dla GSR-a. Heble są bardzo fajne. No ten egzemplarz akurat ma naprawdę fajne heble. Właśnie sobie tu przyhamowałem. Dostępne są egzemplarze z ABS-em, więc to już jest w ogóle fajnie, no bo ten ABS to jednak dupsko nam uratuje. Nie raz w życiu, albo może raz, ale jak już nam raz uratuje, to już się zwrócił 10-krotnie zakup motocykla z ABS-em. Poza tym, no te heble są naprawdę fajne. I kurczę, zawsze chwaliłem Fazery, że Fazery mają zajebiste heble, no bo wiadomo, od R1 i ten mit, czy ta pogłoska o tych fazerowych heblach jest dość mocna. To bym powiedział, że tutaj jest porównywalnie do Fazera. Dodatkowo przy hamowaniu mocniejszym przód nie ma jakiejś wielkiej tendencji do nurkowania, czyli kolejne punkciki dla GSR-a. Już tak naprawdę po takiej przejażdżce zaczynam rozumieć, dlaczego GSR ma taką dużą ilość zwolenników. No bo po prostu naprawdę on jest w wielu punktach bardzo fajnym motocyklem i zawodnikiem. Jeszcze wracając do Hebli, no to oczywiście jest to bardzo standardowy układ Hebli, czyli z przodu mamy podwójną tarczę, z tyłu mamy pojedynczą tarczę, hamulec tylny jest ok. Nie przeszkadza, nie pomaga, jakoś tam nie wiadomo jak standardowo, że tak powiem. Natomiast hebel przedni naprawdę fajnie żre te tarcze i przy dobrej gumie, no to myślę, że tutaj stopale możemy walić tym motocyklem bez problemu. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób motocykl spisuje się w mieście, powyżej 9000 obrotów na godzinę pokazuje nam się tutaj mały wariacik. Poniżej jest dość potulny, co może sugerować pierwsze moto. No, oczywiście wiadomo, trzeba być troszeczkę ogarniętym, może jakieś wcześniejsze doświadczenia z motocyklami, natomiast świeży motocyklista powinien sobie mniej więcej dać radę z tym motocyklem. Do tego wszystkiego jest dość wąski, jest dobry w przeciskaniu się w miejskim tłoku.
w sumie trochę jak każdy naked, z natury one są przystosowane do środowiska miejskiego. Dodatkowym atutem jest tutaj wyświetlacz biegów, czego nie ma jego konkurencja z tego okresu. Świetne heble, przeszczepione no, praktycznie bezpośrednio z Gixa, także tutaj poziom hamowania jest też bardzo fajny. Również zawias tak naprawdę daje radę. Jest dość sztywny, jednocześnie bardzo responsywny. Tutaj bak 16,5 litra zapewnia nam w miarę komfort podróżowania, dlatego że to około 200 km, 220 nam się dopiero będzie powoli zaświecał Żydek. No i tak naprawdę trochę trudno doszukać się wad w jeździe miejskiej w tym motocyklu, natomiast chyba jego największą wadą jest jednak jego waga, dlatego że po sprawdzeniu sobie katalogowych wag okazało się, że R6 jest 12 kg lżejsza, SV-ka 20 kg, a MTEK niewiarygodne 25 kg. Jedyne co, to porównywalna jest FZ6, no i cięższy od niego jest, no ale to raczej oczywiste, pewnie zgadniecie, Bandit 650. Także waga chyba tutaj będzie największą wadą, jeśli chodzi o miasto, natomiast ta waga też nie jest w jakiś sposób odczuwalna. Tak naprawdę po wsiąściu na motocykl, po tym jak już się rozpędzimy, tej wagi nie czujemy. Na trasie, jak na każdego porządnego nakeda przystało, wychodzą jego główne wady. Jest to brak ochrony przed wiatrem, co w praktyce powoduje, że do 120 km na godzinę jest jeszcze zapewniony jako taki komfort podróżowania, natomiast od 130 z każdą kolejną cyferką to jest coraz większa walka z wiatrem. Dodatkową wadą tutaj jest bak 16,5 litra, tak naprawdę przy spalaniu 6-7 litrów, no to generalnie przejedziemy około 200 km, 220, no i już będziemy musieli się rozglądać porządnie za stacją benzynową. Dodatkowo wadą tutaj może być jednak ten bardzo wysoko umieszczony moment obrotowy, dostępny moment obrotowy, no bo tak naprawdę motocykl pokazuje nam pełnię swoich możliwości dopiero przy 9000 obrotów, co w turystyce, jeśli go zapakujemy, będziemy jechać pod górkę, jakieś górskie serpentyny, pojedziemy sobie do Włoch, na przykład w Alpy, albo nawet w nasze rodzime trasy górskie, no to będzie skutkowało tym, że będziemy motocykl musieli trzymać na wysokich obrotach, bo on nie bardzo będzie chciał ruszać. Oczywiście doszukując się tutaj z drugiej strony zalety, no zaletą może być to, że jak nam popada i będzie naprawdę bardzo ślisko, no to ten wysoko umieszczony moment obrotowy pozwoli nam na to, żebyśmy w miarę spokojnie sobie mogli jechać na tych niższych obrotach, no i tutaj żadnych niespodzianek motocykl nam raczej nie wywinie. I to już wszystko na dziś. Dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku.